Siemanko, jestem Lucek, a to jest symulator mechanika samochodowego. Mamy zlecenie numer 74, wymień lub napraw uszkodzone części. Musisz zająć się trzema rzeczami, sprzęgłem, olejem i wydechem. Nie mam czasu na wyjaśnienia. Kiedy zjawię się tu z powrotem, wszystko musi być w idealnym stanie. 7000 dolarów. Wiecie co? Zajmijmy się najpierw sprzęgłem. Coś mi tu nie gra. Nie, wszystko ok, dobra. Sprzęgło. Żeby ściągnąć sprzęgło, musimy rozebrać pół samochodu. Masakra. Znaczy tak, musimy ściągnąć na pewno wał napędowy, półośki z przodu, półośki z tyłu, musimy ściągnąć dyferencję, bo to jest napęd 4x4. Oj, będzie się działo. No dobra, zacznijmy od początku właściwie, tak? Więc coś czuję, że powoli zbliżamy się do końca tej gry. Znaczy już mówię tak od chyba dwóch odcinków. No ale jak widzicie, jest co robić. Jest co robić, kurczę, w tej grze jest naprawdę dużo... dużo do przechodzenia, dużo do myślenia, dużo do zapoznania się właściwie z samochodami, jeśli chodzi o mnie. Bo ja aż takim znawcą motoryzacyjnym to nie jestem. A z tej gry można się sporo rzeczy dowiedzieć, wbrew pozorom, mimo że jest to tylko gra. I że pewne elementy, jeśli chodzi o samochody, zostały tutaj po prostu uproszczone. To i tak jest ona bardzo ciekawa i nawet pouczająca. Ale przede wszystkim jest to świetna łamigłówka. I takim może moim małym przemyśleniem zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek z tym chyba Land Roverem. Tutaj podnosimy go do góry i spróbujemy usunąć dyferencjał. Ok, dyferencjał nam ładnie wyszedł. Musimy jeszcze sprawdzić wydech. Ok, wał napędowy również. Dobrze, to jak już jesteśmy tu na dole, sprawdźmy sobie wszystko po kolei. To jest ok. Katalizator do wymiany. Tutaj do wymowy. Dobrze, będzie trochę do wymiany tu rzeczy. Ja sobie je zostawię pod świetle. A może byśmy od razu wymienili? Co wy na to? Chodźmy sobie tu, zobaczymy jeszcze. Aha, to będziemy musieli od góry. Dobra, jak mamy podniesiony samochód, to musimy kupić tak. Katalizator V6. Rura wydechowa V6A. I tutaj jeszcze mamy tłumik V6. I co tu jeszcze? Tłumik V6 lewy tylny. Dobrze, no to zobaczmy, czy wszystko zapamiętam. Na pewno katalizator już sobie tutaj szukamy. Jest, ale V6 nas interesuje. Kolektor wydechowy. Zastanawiam się, czy jest w dobrym stanie. Mam nadzieję, że tak. Poszukajmy sobie teraz rura wydechowa. To nas interesuje. To nas nie interesuje, natomiast interesuje nas... To był lewy? Lewy. I jeszcze tłumik środkowy. Nie, nas interesuje to właśnie. Tłumik środkowy V6. I sobie teraz wszystko tutaj musimy ładnie zdemontować. Musimy dostać się, ale wiecie co, zanim jeszcze to zrobimy, ja sprawdzę, czy kolektor jest w dobrym stanie, bo jeśli on jest zniszczony, to znaczy, że będzie trzeba rozbierać cały układ wydechowy, a jest z tym trochę roboty. Więc już sobie bierzemy lupę i sprawdzamy, co tu. Musimy wymienić kolektor wydechowy. Kolektor wydechowy jest gdzieś tu na górze. Mamy kolektor wydechowy. Drogie są te części w cholerę. Ale trudno, no, tak to tutaj wygląda. Rozbieramy dosłownie cały układ wydechowy, żeby dostać się aż do kolektora. Później zajmiemy się sprzęgłem. Właściwie przydałoby się jeszcze sprawdzić, co tutaj nie gra. Podejrzewam, że to nie będzie koniec. Aha, musimy jeszcze pamiętać o tym oleju, żeby go wymienić, tak? No gościu nie mówił nam w zasadzie nic więcej, żebyśmy sprawdzili, czy
upewnili się, żeby coś tam naprawić dodatkowo, więc ja w zasadzie nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, aby resztę rzeczy po prostu olać i zrobić to, co klient nam kazał zrobić i tyle. Jak będzie coś tam dodatkowo popsute, to już nie nasza broszka. Odkręcamy kolektor. Zobaczcie, jak te śrubeczki teraz szybciutko się odkręcają. Ja mogę nawet kluczem przez silnik przełożyć sobie. A, i mogę sobie odkręcać te śrubeczki. To jest to. To jest już doświadczenie, proszę was. Nie jest jakieś tam. Nie jestem jakimś tam pierwszym, lepszym z brzegu mechanikiem. Ja jestem już prawdziwym, doświadczonym ludzkiem. Świetnie. Kurczę, ale tego kręcenia jest naprawdę od cholery. Mimo, że ja mam już na maksa zrobione te wkręcanie śrubek, to i tak zobaczcie, ile tego tutaj jest. I trochę czasu to nam mimo wszystko zajmie, ale nie szkodzi. Wszystko sobie tutaj po kolei zrobimy tak jak trzeba i damy sobie ze wszystkim radę, prawda? Pewnie, że tak. O, i już kończymy tutaj. Ciach. Szybko nam pójdzie. My się niczego nie boimy. Tak. Okej, i teraz tłumik. Nie mam żadnego dobrego. Muszę posprzedawać w końcu te części, wiecie co? A z odcinka na odcinek cały czas zapominam o tym. Okej, o, nie widzę śrubek, nie widzę cię. Nie widzę cię, nie widzę cię śrubku. Okej, ale ciężko się tą kamerą tu obraca. Okej. Tak, tak i gotowe. Dobra, układ wydechowy mamy załatwiony. Teraz musimy ściągnąć skrzynię biegów, która prawdopodobnie jest dobra. Tam mistrz facet nie mówił o tym, żebyśmy coś przy niej majsterkowali. Aha, jeszcze trzeba rozrusznik tutaj. Ej, nie chcę go badać, ja chcę go wyciągnąć. Chodź rozrusznik. I w zasadzie chyba tyle, nie? Teraz skrzynia. A sprzęgło to nie wiem, co tu może być zrypane. Na pewno łożysko. Łożyska się często psują. Oj, całe sprzęgło do wymiany koleś ma. No nie, to. Demontujemy. Okej, i zobaczymy, czy tam jeszcze tarcza. Ta z tyłu, pod spodem jest zniszczona, jeśli nie. Nie, no jest zniszczona, dobra. Wszystko nie to. Okej. Już wiemy, co mamy kupić. Sprzęgło do silnika V6. Całe, kompletne. Wszystko musimy wymienić w tym sprzęgle. Ale tu nie ma. Aha, nie ma wyszczególnione po prostu, że to jest dla silnika takiego, czy dla skrzyni biegów właściwie V6. Tylko po prostu jest to tarcza dociskowa sprzęgła i elementy potrzebne do sprzęgła. Musimy jeszcze znaleźć łożysko. Ja tego łożyska nie lubię szukać, bo ono jest takie ciężko rozpoznawalne, jeśli chodzi o te części tutaj zawarte. O, mamy tutaj łożysko oporowe sprzęgła. Genialnie. Okej, i zakładamy sobie wszystko, moi drodzy. Śrubeczki ciach. O, jeszcze jedna rzecz. Tak, i teraz skrzynia. O, mam jakąś inną jeszcze. No tak, kiedyś tam miałem skrzynię biegów i ja ją sobie naprawiłem. A nigdzie jej nie użyłem po prostu, wiecie? I sobie tam jest w moim ekwipunku. Muszę kiedyś pamiętać, jeśli będzie jeszcze takie zadanie, gdzie będzie trzeba naprawić albo wymienić skrzynię, żeby po prostu to wszystko sobie... Żeby po prostu wykorzystać skrzynię biegów. Dobra. Zobaczmy, czy mamy naprawione to, co mieliśmy mieć. Aha, nie, bo tutaj nie ma wyszczególnione. Oj. No dobra, ale mieliśmy się zająć tylko tym, więc sobie robimy po kolei. Oj, nie to. Wkładamy teraz te wszystkie nieszczęsne półośki. Składamy właściwie samochód do, że tak powiem, kupy. I wtedy będziemy wiedzieli, o co chodzi. Czy coś jeszcze do naprawy jest, czy nie. Na te nieszczęsne półośki. I tak musimy jeszcze założyć wał napędowy i dyferencjał, więc trzeba będzie samochód podnieść tak czy inaczej, ale nie mogliśmy tego zrobić podczas wymiany czy naprawy raczej
układu wydechowego, no bo przecież musieliśmy ściągnąć skrzynię. No i chwileczkę. Aha, dobrze. Teraz musimy podnieść samochód i właśnie założyć nieszczęsny dyferencjał oraz wał napędowy, o którym mówiłem. I tu mamy wał napędowy. Hop. I dyferencjał. Chodź tu dyferencjał. Okej. Zakładamy. Dobrze, chociaż że te części się szybko zakłada, nic nie trzeba tutaj kręcić. Chodźmy teraz do koła. Widzicie, jak jestem skupiony, ja się staram tutaj myśleć nad tym, co robię, nad tym, co mówię. Mam nadzieję, że jakoś mi to wychodzi. No, staram się sprawnie to wszystko tutaj przeprowadzać. Żeby to przyjemnie się oglądało, no bo kurczę, jak będę tak siedział i bez przerwy myślał nad tym, co trzeba zrobić, to też będzie nieciekawie. No a jak tak już do tego podchodzę, wiecie. Ale też dużo przeszedłem tej gry, no nie? Więc jest mi trochę łatwiej teraz grać, no bo już tak mniej więcej się z nią zapoznałem na początku, jeśli pamiętacie. Pierwsze odcinki z Car Mechanica, no było tragicznie, po prostu była tragedia. Nie wiedziałem, co jest do czego i plątałem się po tych garażach, patrząc w ogóle w sufity i ściany. Dobra. I teraz mój ulubiony moment w tej grze, czyli trafiamy do dziurki. No i... chodź dziurka. Trafiłem? Czy nie trafiłem? Nie wiem, tak jakby obok to zleciało, ale to nic nie widać na podłodze. No dobra, powiedzmy, że jest ok. Kurek miski olejowej zakręca się sam. Więc nie ma obawy. Nic nam teraz nie wyleci. Wlejemy tutaj trochę oleju. Trochę więcej niż trochę. I zobaczymy, czy wykonaliśmy sobie te zadanko. No bo w zasadzie więcej tam nam koleś nic nie kazał robić. Zgadza się. Ale jeśli coś będzie niewykonane, to się chyba potnę na żywo. No dobra, mamy wszystko załatwione. Idziemy do następnego zlecenia. Ok, napraw hamulce, wykonaj chip tuning plus 20%. Chciałbym, żeby mój samochód miał trochę więcej mocy. Zrób też przegląd hamulcu, bo wydaje mi się, że coś jest z nim nie tak. 3500 USD. To co, zaczynamy od hamulców chyba, co? Gdzie sprawdzimy hamulce? Na ścieżce diagnostycznej będzie najlepiej i najszybciej. Ok. I wciskamy hamulec. Coś tutaj kiepsko jest. Hamulce w ogóle słabe jak cholera. Szczególnie z przodu. Z tyłu też tragedia. Okej, zawieszenie jest chyba w porządku. Jeśli chodzi o przód, a tył? Jest ok, no dobra, no to wychodzimy z testu. I idziemy naprawiać samochód. Właściwie to tylko hamulce z tego testu. Zobaczymy, które są złe. I sobie wszystko ładnie wymienimy, prawda? Ok, i teraz tak. Ok, dobra, już wiem, co trzeba zrobić. Weźmy sobie, podświetlmy wszystko tak jak trzeba. Tutaj mamy tak, tarczę. O Jezu, tu wszystko jest do wymiany. Tutaj. Na razie sobie obadamy, co jest tutaj do naprawy. Tu też wszystko, klocki, zaciski, tarcze. Dosłownie wszystko do wymiany. Tył też był tak samo spieprzony, więc... Będziemy wymieniać dosłownie wszystko. 8 klocków, 4 zaciski, 4 tarcze. Ale czy ja mam coś na stanie? Wiecie co? Ciężko powiedzieć. Ja mam tu dużo rzeczy na stanie. Ale raczej nic tu nie będzie dobrego już. Zacisk wydaje mi się, że gdzieś tam miałem. W ogóle jak przewijam tą listę, to mam 7 FPS-ów. Dobra, w dupie to mam, kupuję nowe.
Części używane, może sobie coś z tego wybierzemy. Nic nie ma ciekawego dla mnie dzisiaj. Dobra. Sklep z częściami. Musimy kupić aż 8 klocków hamulcowych. Jest. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8. Ok. Teraz zacisk hamulca. To będzie razy 4. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jeszcze tarcze hamulcowe też kupimy 4. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Mam nadzieję, że te wszystkie zakupy były trafne. Bo jeśli wydałem za dużo kasiory, to będzie nieciekawie. Ale my sobie ze wszystkim poradzimy, prawda? Dobra, mam 4 tarcze. Klocki. A, to się szybko wymienia, bo widzicie, że tutaj to po prostu wkładamy. Są 2 śruby do nakręcenia plus jeszcze koło, więc nie ma absolutnie żadnego problemu. Zobaczcie, jak to szybko idzie i ładnie. Tutaj oj, nie to. No, wyciągaj się. Pięknie. Okej, i teraz tarcza. I zakładamy z powrotem nowe części. Klocek. Już zapomniałem, co jeszcze mieliśmy zrobić, ale zaraz sobie zajrzymy, nie ma problemu. Okej, okej. I koło. Dwie śruby naraz przykręcałem. No fajnie. Okej, i teraz jeszcze tutaj. Ściągamy zacisk. Ściągamy klocki. O, klocki. I zakładamy z powrotem wszystko. Klocki. Hops. Klocek, hops. O, mam jeszcze jeden zacisk, ale jakiś trochę uszkodzony. Pyk. I zakładamy wszystko z powrotem, moi drodzy. I zostało nam jeszcze tylko jedno koło. Ja zerknę sobie szybko, co tu jeszcze było do zrobienia. Cik-tunik, tu pikuś. Okej. I wyciągamy sobie po kolei. Co tak radyjko nagle umilkło? Tak fajnie grało mi tam. Jakieś radio Z, a teraz lipa. Okej, wbijamy sobie następną tarczę. Okej, i... Ops, o! Oh. I koło. No dobra, to teraz skręcimy sobie tu wszystko do końca i chodźmy na ten nieszczęsny chip tuning. Hops. I tak, idziemy sobie tunigować wóz. Ile tam miało być? Plus 20%. Minimalnie, tak? Koleś chciał. Trochę sobie tu naklikamy, coś tam porobimy. Hop. Nie wiem w ogóle, co ja robię, coś tu naklikam. Czasami się udaje nawet, to jakoś to wychodzi sobie. O, odpowiednia proporcja, ale to chyba będzie za mało. Gości potrzebował 20%. Okej, a zróbmy tak. Nie mam pojęcia, co ja w ogóle robię, ale dobra. Okej, tu coś się udało zrobić. Nie, to dalej jest to, co było. Rany. O, jest 20. Jest 20. Ej, co ty mi tutaj? Okej, i robimy test. Powinno być spokojnie plus 20%, nawet chyba 22 czy 21, więc nie ma problemu absolutnie żadnego. A, plus 20. Okej, wszystko powinniśmy mieć tu ładnie wykonane. Idziemy do następnego zadania. Baw się dobrze, jeżdżąc moim samochodem. Gratulujemy ukończenia Gry Car Mechanic Simulator 2014.
zbroi swoich sił w trybie wolnym i pamiętaj, żeby wypróbować specjalny model samochodu Twin V6 4x4. Fajnie. Ale fajnie, słuchajcie, fajna niespodzianka na koniec gry. Ej, nie mogę nic naprawiać. Ale słuchajcie, to jest jakaś masakra, jakieś Twin Turbo, cholera wie co. Koła, ale nic nie mogę tutaj zmieniać, słuchajcie. To jest jakiś specjalny, ultra zajebisty model. No i jak tu wsiąść, ale zajebiście, słuchajcie. No dobra. Nic tu nie możemy zmieniać, mamy zajebisty tuning, ale... Jazda dowolna, no nie, to chyba tutaj, nie? Zobaczymy. Tor testowy? To tylko tutaj, czy jak to jest? Wow, jak to pędzi! Kurde. Przodu. Jest tu ręczny? Nie, jakoś tak słabo działa. Ale samochodzik naprawdę nieźle grzeje. Bardzo fajnie skręca. Ale wiecie co? Jazda dowolna. Nie wiem, czy to chodziło o ten tor testowy, czy taką jazdę dowolną po mieście. Fajnie się jeździ. Wow. Trochę wyleciałem poza trasę. Znaczy poza ten cały. No. No właśnie. Kończąc właśnie Car Mechanica. Tak jak mówiłem na początku tego odcinka, jest to naprawdę niezła giera. Fajnie się przy niej bawiłem. Było trochę takich zgrzytów i rzeczy, które mi się niespecjalnie podobały. Jak na przykład celowanie w te części, ale ogólnie gra jest naprawdę świetna i ja jestem ciekaw kontynuacji, która już jest zapowiedziana i będzie to gra online. A czy to nie jest tylko chyba kontynuacja przez te studio? Nie doczytałem dokładnie co i jak to będzie wyglądało, ale zobaczcie. Ostatni warsztat, ostatnie zlecenie, ale gdzie tu jest jazda dowolna? To jest wyraźnie napis, aha, dobra. Co? Aha, okej. Okay. Następne zlecenie. Wykonałem zlecenie, dobra. I co teraz będzie? No i koniec. Koniec gry. Także tak jak mówiłem, fajnie się przy niej bawiłem. Tutaj macie, o właśnie, Kickstarter, Garage Online, tak się nazywa ta gra. I ona będzie chyba darmowa. Zresztą Car Mechanic Simulator 2014 to też prawie jak darmowa gra, kosztowała niecałe 20 zł, a nawet była raz promocja i kosztowała gra chyba 14 czy 15. Także dla mnie to jest fantastyczna cena jak za taką grę, która naprawdę zabiera sporo godzin. Garage Online. W Garage Online mają być wyścigi, można będzie tuningować swoje samochody, brać je na trasy, naprawiać się po wyścigach i tak dalej, także będzie co naprawdę tam robić. Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną przez wszystkie odcinki. Dla tych, którzy byli dla mnie przez wszystkie odcinki, dziękuję szczególnie. I zapraszam ponownie do mnie po więcej filmów z gier wyścigowych i ogólnie gier powiązanych z motoryzacją. Trzymajcie się, na razie, cześć.